Dziś jesteśmy w Barcelonie i opowiemy o człowieku, który odcisnął największe piętno na tym mieście. Naszym bohaterem jest Antonio Gaudí. Pójdziemy również w stronę clickbaitu i zastanowimy się, czy Gaudí był masonem. Dziś jesteśmy w Toruniu, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Białymstoku, Szczecinku, Oświęcimie, Krotoszynie, Krynicy Połańskiej, Lubieszowie, Ostrzygawcy, Warszawie. Podcast pełen treści. Słuchaj do ostatniej sekundy. Artur Dobiegała, Paweł Kamiński. Podcast Miastowy. Zależy nam na tym, żeby te materiały docierały do jak najszerszej grupy odbiorców, dlatego gorąco prosimy Was o pomoc. Prosimy o polubienia, udostępnienia i subskrypcje. Zanim zaczniemy, jesteśmy winni Wam małe sprostowanie do odcinka o pochodzeniu nazw ulic, część druga. Po premierze dostaliśmy wiadomość od administratorów prowadzących fanpage Lublin Historia Dzielnic odnośnie dzielnicy Rury w Lublinie. Przytoczę wiadomość w całości. Lubelskie Rury pochodzą od łacińskiego Rus Ruris, czyli wieś. To były tereny pól miejskich nadanych Lublinowi podczas lokacji, które z czasem przeszły stopniowo na własność lubelskich klasztorów. Skojarzenie z wodociągiem to swoisty mit naukowy, bo w XX wieku głęboko to przekonanie weszło w obieg w Lublinie. Jak widać, daliśmy się złapać na mit naukowy. W Toruniu też mamy taki mit związany z ulicą, wielu myśli, że Rabiańska wzięła się od rabinów, co oczywiście nie jest prawdą. Innym takim mitem z Torunia była opowieść o Tubadei. Mówiono przez lata, że powstała ona w roku 1522, a naprawdę dzwon powstał przecież w 1500. Chociaż fachowcy znali prawdę, to w obiegu krążył mit naukowy na ten temat. A jeżeli jeszcze nie słuchaliście o pochodzeniu nazw ulic, zajrzyjcie na naszą stronę podcastmiastowy.pl, gdzie znajdziecie obie części tejże opowieści. Tymczasem wsłuchajcie się w historię o najbardziej znanym architekcie z Hiszpanii. Gaudí jest synonimem Barcelony. Kiedy myśli się o katalońskiej metropolii, myśli się Gaudim i o Gaudim. Jego Sagrada Familia to kwintesencja ikoniczności, a gdyby szukać w encyklopedii hasła ikona architektury, z pewnością byłoby ono zilustrowane barcelońskim kościołem. Zresztą cały dorobek Gaudiego, a już na pewno kamieniołom, Park Güell, Dom Batlló i wspomniana świątynia to silne znaki w zbiorowej wyobraźni. Można nie wiedzieć, gdzie dokładnie leży Barcelona, można nigdy tam nie trafić, ale i tak ma się w głowie półkę, na której stoją jedno przy drugim niepowtarzalne dzieła Gaudiego. W latach 50. XIX wieku zburzono mury otaczające starą Barcelonę. Powstał wówczas zamysł, by przestrzeń między miastem i rozciągającymi się w oddali miasteczkami Sants, Sant Andreu i Gràcia wypełnić zwartą tkanką, rozszerzając tym samym obszar Barcelony. Plan rozbudowy opracował Ildefonso Cerdà Suñer. Jego pomysł przewidywał stworzenie miasta bezpiecznego, higienicznego, przewiewnego, zielonego i egalitarnego. No tak, ale przyjęto jednak plan jego konkurenta, po czym odrzucono go, przywracając plan Cerdy, tyle tylko, że ze znaczącymi zmianami. Ostatecznie więc wyzbyto się egalitarności i łatwo dostępnej zieleni, a domy, które z początku miały być raczej niskie, zaczęły rosnąć do rozmiarów, powiedzielibyśmy, normalnych wielkomiejskich kamienic. Dzielnica wytyczona przez Cerdę wyróżniała się regularną siatką ulic, które krzyżowały się pod kątem prostym. Cięły miasto na kwadraty o boku 133 metrów i 30 cm. Tak utworzone kwartały miały być otwarte po jednej stronie, by umożliwić łatwy dostęp do zieleni, ale w większości przypadków wygrała chęć wzbogacenia się właścicieli gruntów, a tereny zielone zniknęły. Mówiłeś o ulicach krzyżujących się pod kątem prostym. Jest pewne odstępstwo od tej reguły, zresztą sama nazwa na to wskazuje, to ulica Diagonal. No tak, o dzielnicy Cerdy i jego poważnym wkładzie w światową urbanistykę można by opowiadać dłużej. Już sam nagrobek inżyniera wart jest uwagi, bo wyrzeźbiono na nim makietę charakterystycznego planu dzielnicy. Wracajmy jednak do opowieści o naszym głównym bohaterze i jego dziele życia. Centrum Eszampla stanowi plac, na którym wznosi się Sagrada Familia. Nie jest to centrum geometryczne i geograficzne, w tym sensie to raczej skraj. Na pewno jednak to serce i duchowy środek dzielnicy. Pod budowę kościoła wyznaczono plac o wymiarach 120 na 80 metrów, położony przy Carrer de Mallorca. Teren ten u schyłku lat 60. XIX wieku zakupił José María Bacabea, założyciel Związku Wielbicieli Świętego Józefa. Z początku nie planowano budować tu ikony. Miano po prostu postawić duży kościół odziany w modny wówczas neogotycki kostium.
Roboty podjął się znany w diecezji architekt Francisco del Paula Bia y Lozano, który miał na koncie m.in. prace restauratorskie przy kościele Matki Bożej Sosnowej. Pan Franciszek szybko jednak pokłócił się ze zleceniodawcą, zdążywszy ukończyć jedynie krypty. Pracę zlecono jednak Jeanowi Martorellowi, ten jednak odmówił, co otworzyło szansę przed Gaudim. Antonio miał wówczas 31 lat i raczej nie spodziewał się, że staje właśnie przed dziełem swojego życia. Dziełem, któremu poświęci kolejne 43 lata. Na pewno nie przewidywał też, że zostanie pochowany w krypcie kościoła, który przyszło mu budować. Dodajmy tylko, że mowa o tej samej krypcie, którą jako jedyny element pierwotnego planu zdążył zbudować Bia. Był rok 1883, a młody Antonio ochoczo zabierając się za robotę miał powiedzieć: Sagrada Familia będzie kościołem ze wszechmiar opatrznościowym, bowiem znajduje się w centrum miasta, a także w centrum barcelońskiej równiny, w identycznej odległości między górami i morzem, pomiędzy Sans a San Andreu. Identyczna odległość dzieli go także od rzeki Besos i Llobregat. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Nikt nie spodziewał się ikony, ale właśnie zaczęto ją budować. Miłośnicy literatury lekkiej i przyjemnej znają zapewne katedrę w Barcelonie pióra Ildefonso Falconesa. I być może to pierwsze skojarzenie, jakie staje im przed oczyma, gdy myślą o barcelońskiej katedrze. Trzeba jednak wiedzieć, że Santa Maria del Mar, która jest główną bohaterką fabuły, wcale nie jest katedrą, a funkcję tę pełni kościół Świętego Krzyża i Świętej Eulalii. To właśnie przy pracach rekonstruktorskich tej ostatniej brał udział Gaudi, równolegle rozpoczynając budowę kościoła Świętej Rodziny. Antonio restaurował też katedrę w Palma de Mallorca, a pośród innych sakralnych realizacji, których się podjął, trzeba wymienić kościół w Colonia Güell oraz dom sióstr z zakonu Świętej Teresy. Można powiedzieć, że wielkim talentem Gaudiego, nie licząc oczywiście nieprzeciętnych zdolności architektonicznych, była umiejętność sprzedaży bezpośredniej. Inicjator przedsięwzięcia, wspomniany już pan Bocabella, był człowiekiem, który raczej nie znosił sprzeciwu. Pozostaje zatem wielką tajemnicą, jakim cudem dał odwieść się od pomysłu na kostium neogotycki, decydując się na formę co najmniej oryginalną. Trzeba zresztą dodać, że Gaudi często stawiał na swoim. Należy pamiętać, że od samego początku kościół wznoszony był z datków wiernych, a na marginesie warto dodać, że w tej kwestii nic nie zmieniło się do dziś. Właśnie dlatego inicjatorzy przedsięwzięcia zdecydowali, by budowę korpusu rozpocząć od fasady Męki Pańskiej. Ta część wznoszonego kościoła byłaby najlepiej widoczna z miasta, stanowiąc jednocześnie silną zachętę do zainteresowania się budową, a w konsekwencji jej wsparcia. Gaudi zdecydował jednak, że trzeba zacząć od fasady Narodzenia, ponieważ przygnębiający przekaz Męki mógłby raczej odstręczyć potencjalnych sponsorów i inwestorów. Tak też uczyniono, a fasada Narodzenia została przyozdobiona detalem, który, choć nadzwyczaj kunsztowny, jest raczej łatwy w odbiorze i zrozumieniu. Przygód nie brakowało również na innych budowach. Słynna Casa Mila powstała niemal jako samowola. Barceloński ratusz co rusz czepiał się, że obiekt nie spełnia określonych wymogów. Pisma urzędowe słano jedno za drugim, podczas gdy Gaudi budował, budował i budował. Urzędnicy protestowali nawet wtedy, gdy z ziemi wystawały już 4 kondygnacje. Jednym z zarzutów było na przykład to, że kolumna wspierająca kamienicę wchodzi zbyt głęboko w chodnik Passe de Gracia. Zdenerwowany Gaudi miał wówczas powiedzieć, że odetnie ją jak kawałek sera, ale ani na chwilę nie wstrzymał robót. Sprawiał wrażenie człowieka, który dobrze wie, że kto pyta o zgodę, ten czeka na zgodę. Robi więc swoje, nie tyle może licząc na to, że jakoś to będzie, ale wiedząc, że będzie dokładnie tak, jak nakreślił to w genialnej wizji. Gaudi budował całym sobą. Choć fasada Męki Pańskiej powstała już po jego śmierci, artyści pracujący nad tą częścią kościoła opierali się na dokładnych planach i koncepcjach architekta. Biografowie Gaudiego sądzą, że sugestywność, z jaką oddawano cierpienie Chrystusa, jest owocem osobistego cierpienia, którego doświadczył architekt. To wspomnienie po tym, jak w roku 1911 rozchorował się poważnie, zapadając na gorączkę maltańską. Praktycznie całą karierę zawodową osnuł wokół wielkiego kościoła. Z początku realizował też inne projekty, ale od roku 1910 zajął się wyłącznie świątynią. Ostatecznie też zamieszkał w izdebce na budowie, która stała się jednocześnie sypialnią i biurem głównego architekta. Metodą pracy Gaudiego było skupienie się na makietach, które oddawały ogólny zamysł i kierunek, w których miała iść budowa. Ciągle też pracował nad detalem i oryginalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, a plac budowy stawał się wielkim eksperymentarium i miejscem poszukiwań. No właśnie, detal rzeźbiarski, w jaki Gaudi wyposażył swoje dzieła, niezmiennie budzi sensacyjne zainteresowanie jego związkami z masonerią.
Powiązania architekta z tajnymi stowarzyszeniami zostawmy jeszcze na chwilę, choć szczegół, na który zaraz zwrócimy uwagę, ma zasadniczy związek z karbonariuszami. Interesująca jest bowiem rzeźba przy wejściu do kaplicy różańcowej kościoła Świętej Rodziny. Figura przedstawia anarchistycznie usposobionego robotnika, któremu sam diabeł daje do rąk bombę. Zresztą to ładunek nie byle jaki, bo tak zwana bomba Orsiniego. Orsini wraz z innymi dobrymi kuzynami, bo tak też nazywano karbonariuszy, zasłynął próbą zamachu na życie Napoleona III, a narzędziem nieudanego aktu terroru miała być bomba wypełniona piorunianem rtęci. Jedna istotna rzecz, bo wspomniałeś o karbonariuszach w kontekście masońskim, ale sądzę, że każdy prawdziwy mason wyśmiałby karbonariuszy, mówiąc, że oni wcale nie są prawdziwymi masonami, tylko masonami dętymi. Bo jest coś takiego jak masoneria denta, czyli struktury przypominające do złudzenia struktury masońskie, ale nie będące masonerią w istocie tak naprawdę. I mnie się zdaje, ale to trzeba by zapytać jakiegoś masona, że karbonariusze nie są prawdziwymi masonami. Stąd idźmy dalej, poszukując tych związków z najprawdziwszą masonerią. Zwróćmy więc uwagę na detale i przedmioty zaprojektowane dla parku Guay. Znajdziemy tam odwrócone pięcioramienne gwiazdy oraz ekierki, a także prawdziwy hit. Atanor, czyli pies alchemika. Jednak czy dysponujemy jakimiś konkretnymi informacjami na temat związków Gaudiego z masonami? A owszem! Gaudi odpowiadał za dekorowanie sali, w której odbywały się spotkania Gran Oriente Español, loży założonej przez Miguela Morayata. Na ściana zaprojektowanego przez niego kasyna umieszczono m.in. takie hasła. Nie ma nic potężniejszego niż braterstwo. Albo przyjacielu, bądź solidarny, wyznawaj dobroć. Albo chcesz być człowiekiem nauki, bądź dobroduszny. Albo pobudźmy ludzkość do miłosierdzia. Albo niech żyje szlachetność serca, ona jest życiem. Gaudi nie stronił też od prac na zlecenie innych braci, w tym wypadku również braci rodzonych, panów Józefa i Edwarda Fontserre, tworząc wraz z nimi Park Cytadeli. Co jednak szczególnie interesujące, a wręcz wstrząsające, Gaudi nawet na chwilę nie przestał być publicznie praktykującym katolikiem. Zresztą w tym kontekście trzeba powiedzieć, że od roku 1992 trwa proces beatyfikacyjny Gaudiego. Otwarte pozostaje pytanie, być może znana już jest odpowiedź na to pytanie w określonych kręgach, ale dla nas, szarych zjadaczy chleba, otwarte pozostaje pytanie, czy Gaudi w istocie był masonem i po prostu zwyczajnie się nawrócił, czy nigdy nie był masonem, a tylko było to posądzane. Tak czy owak został zapamiętany jako człowiek pobożny i chyba nawet można powiedzieć, że umarł w opinii świętości, a jeśli nie świętości, to właśnie takiej głębokiej pobożności. Ale Antonio Gaudi to nie tylko masoni i ikoniczna architektura. Architekt zostawił po sobie sporo drobiazgów, które w zestawieniu z jego największymi dziełami można by uznać za wprost niepozorne. Są to na przykład budynek sanitarny, czyli po prostu ubikacja na terenie spółdzielni La Obrera Matarronese, do tego latarnie uliczne na Placu Królewskim, ale też armatura łazienkowa, stolarka, okucia, klamki, wreszcie całe meble ze słynnym dwuosobowym krzesłem na pięciu nogach. Można mieć wrażenie, że geniusz Gaudiego objawiał się nie tylko fajerwerkami w postaci najgrubszych realizacji, ale także towarzyszył każdemu jego krokowi. I tym samym wątpliwość wygłoszona przez dyrektora szkoły architektury, gdy ten wręczał dyplom 25-letniemu młodzieńcowi, znalazła wreszcie rozwiązanie. Nadaliśmy tytuł wariatowi albo geniuszowi. Czas pokaże. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Zanim wysłuchacie do końca, pamiętajcie, aby dać znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, pomoże nam to walczyć ze sztuczną inteligencją. Zajrzyjcie też na naszą stronę podcastmiastowy.pl, gdzie znajdziecie artykuł i zdjęcia do dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Paweł Kamiński i Artur Dobiegał. Gaudi napisał kiedyś, że budowa świątyni jest celem ostatecznym architektury. Warto dodać, że ten kategoryczny wniosek sformułował kilka lat przed tym, gdy zabrał się za budowę kościoła Świętej Rodziny. Był wówczas rok 1878, a Antonio co dopiero uzyskał dyplom. Można zatem powiedzieć, że wszedł do branży z silnie ukształtowanym rozumieniem misji i istoty swoich obowiązków i że nawet przez chwilę nie błądził po omacku, poszukując sensu pracy architekta. Gaudi spostrzegł, że trudności we wznoszeniu katedr nie biorą się z ograniczeń technicznych. W tym względzie dysponujemy przecież wieloma wspaniałymi rozwiązaniami, których nie mieli nasi przodkowie. Problemem jest kondycja duchowa. Jak zauważył, minął ten czas, kiedy wiara i entuzjazm religijny były w stanie wznosić nieskończoną liczbę katedr.
Gaudiemu nie brakowało jednego ani drugiego, a tym samym stał się spadkobiercą tej myśli, która kazała wyznaczać granice cywilizowanej Europy, stawiając tam monumentalne świątynie.